liczy się do jednej minuty, dlatego od razu przejdę do meritum i opowiem wam, jak było ze ślubem Sobieskiego i Mersinki, a uwierzcie, było ciekawie. To jest oficjalnie 5 lipca 1635 roku w kaplicy Zamku Królewskiego Krzysztof Królewski, Jędrzej Sobieski oraz Marcinka wyznali sobie miłość przy ołtarzu. Goście wesela, młoda para wprost promienie je, słowa przysięgi wybrzmiewają. Nie po raz pierwszy, zresztą gdyż zakochani mają to opracowane. Jak to? Otóż kochankowie już przećwiczyli sobie pranie ślubu. I tu do akcji wkracza jej wysokość Ludwika Maria Gonzaga. Przenieśmy się parę miesięcy wstecz na Wawel. To tam pewnie zapewne w pisji tej nocy doszło do spotkania Jana i Marcinki. I to nie byle jakiego. Jak opisuje elektorowi brandenburskiemu Stefan Niemirz, kochankowie nie żałowali sobie okazywania żartliwych uczuć. Spotkanie w rozbicie, a tu nagle słychać kroki. Nie było już odwrotu. Sobieski został przyłapany przez królową na arce miłosnej z chatce z ukochaną. Ludwika nie zostawiła zakochanym wyboru. Albo ślub, albo grób. Jednak jeszcze tej samej nocy, chociaż biorąc pod uwagę, że było około północy, to może już następnej, Jędrzej Sobieski poślubił Marcinkę po raz pierwszy. Bo wiecie, tak ogromnych emocji, ślub i wesele 3 miesiące później, 5 lipca, były już tylko formalnością przepieczytą, wyjątkowo niesamowicie piękną miłość małżonków, rodem z najznakomitszych romansów.